Siemanko, w kolejnym odcinku z Dead Space 3 jest ze mną Ashibo. Siemano ludziska. I kontynuujemy naszą rozgrywkę. Tak, a skończyliśmy na tym, że mamy teraz iść do statku. I tak. To będzie długi marsz, jak to był chyba cały odcinek nazwany. O, czekaj, coś jest. O, kolejny reload. O, przeładowanka kolejne. No, nie, pierwsze. Wcześniej był szybki strzał. Szybkościelność, tak. No i ogólnie Alice, którą zmienili dosyć mocno. Zresztą podejdę... Czekaj, tu jest właśnie benchmark, można od razu zmienić. Zobaczcie, jak ją zmienili w porównaniu do drugiej części. Według mnie to trochę... Trochę podjaśniam. Według mnie ją trochę za dużo zmienili już, no... No ale to jest kwestia tego po prostu, co kto lubi. No, chłopaki od Dead Space'a wymyślili, że tak ją zmienią. I okej, ich wola. Craft. Mogę stasis packa nawet, mogę duży ten medpack zrobić. Mhm. A czekaj, upgrade weapon. Reload. W tęczę chcę wrzucić reload. Ja bym sobie tą moją piłę laserową zmodował, bo ona mi się... Compact standard plasma cutter with plasma cutter. Dobrze, dodam sobie tutaj tego reloada jednak do niego, bo przyda się. Mm-hmm. Więc tak, nową broń, czy możemy skraftić nową broń? Dobra, ja chyba zrobiłem wszystko, jeszcze raz sprawdzę. Nie mamy tungstenu na te lepsze kolby. Tungsten, okej. Wiesz? No. No musimy pozbierać. Musimy naszukać rzeczy do, po prostu do farmienia. A poczekaj, bo ja mam tam dużo złomu i tak dalej. No za czym aż coś zrobił? W sumie ja już nie mogę nic zrobić. Spójrz przedmiot. Mogę magazynki wytworzyć, małą apteczkę, średni zestaw medyczny. Zobacz, ile tego masz przede wszystkim. Pojemnik tazy. Mam te... tak, teraz zobaczę. Te blueprinty, zobacz ile tego tu jest. Masa. Jest nawet Mjolnir. No. Mjolnir i Force Gun nam doszły teraz. Nie, no ogólnie... Ale nie mogę. Pitch Black. Broń na podstawie Stasisu. Stasis Chain Gun. No, tylko 3000 prawie semikonduktorów i 4000 metalu. No, więc takiego nie mogę wytworzyć fajnego. W sumie magazynek mogę, ale... Kosztuje 100 złomów. No ja ci powiem tak, ja mam... Przerzucę sobie jedną stazę. Ja mam 387 złomów. 136 żelu somatycznego. 104 przetworniki. I 0 wolframu. Okej, okay, a ja ile mam? A gdzie ty to widzisz? Jak wchodzisz, spójrz przedmioty, przedostatnia ikonka. Takimi próbówkami. Czy to ja tego nie widzę. Jak masz benchmark ci się włącza. To masz ty. Weapon nie, crafting. Zadanie broni. Nie, no crafting item, tak? No. Ty, no to mi tutaj... Tylko pokazuje te, które używam, nie? No. Dobra, zobaczymy. A nie, dobra, to jak się tab kliknęło, to było, pokazywało wszystkie. Okej. No. No ja mam somatic żelu dużo, ale potrzebujemy tungstenu i najlepiej jeszcze scrap metalu dużo. No. No dobra, to lecimy. Oj. Dobra. Lecimy z fabułą. To tutaj do góry, tutaj tym chyba, nie? No, nie, tędy. A tędy, a myślałem, że a u góry też coś można. Tak, u góry wcześniej była ta skrzynka jedna, ja tam wziąłem. Aha, dobra. O, sweet kiosk. O. O, to jest ciekawostka. The Eva suite has been unlocked. Change suit. Ja nie mogę, muszę poczekać, aż ty wyjdziesz. Are you sure you want to change the suit? Yes, I'm sure. Nie no, mi się wydaje, że jak to nam tutaj dało, to musimy. O, zamknęły się wrota. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Weszłeś z maską założoną, a wyszedłeś z... Zdjętą. O! Tak, podoba mi się. Dobra, to teraz... Tylko głupie to, że one nie mają statystyk żadnych. Czekaj, navigate.
A jeszcze mogę Rick upgrade'nąć, czekaj, to jeszcze sobie zobaczę. Rick, tlen i... Hit points, oczywiście! Zdecydowanie ja to chcę. I ready on this upgrade. Armor, o! Wiesz co, ja sobie podniosę i pancerz i wszystko. No. To się przyda, coś czuję. Podnoś, podnoś. Teraz ja. Ej, no fajnie wygląda. Ulepsz Rick, min kombinezon, co mamy z min kombinezon? Ja mam nadzieję, że Rick nam nie jest zmienny od tego, jaki pancerz nosimy. Zobaczmy. Ulepsz Rick. Rick. No nie no, ładnie wygląda teraz ten hełm. Chociaż mi się ten pierwszy bardziej podoba, ale ten jest chyba bardziej pancerny, tak chcę przynajmniej wierzyć. No. Punkty. Mów jak się będziesz jeszcze przebierać, to tam zobaczę. Chciałbym zobaczyć tylko... A czekaj, a misja? A, dostań się na Terranowa, dobrze. Scavenger Boots. Nie ma nic. Ciekawy ten hełm. Aha, to jest energia, czy... No dobra, to nie. Aha. Ty no, przebierasz się, czy nie? Patrzę, ja tu nie ma innego kombinezonu. Bo tam tylko... jest, tam jest change suit u góry, to masz z lewej strony, masz upgrade. Nie, to ja mam tylko kombinezon Eva. No tak, no to jest ten Eva, co ja mam. Ten Eva to jest ten nowy, a ten niżej to jest zwykły. Chyba. O, teraz dobra. Zobaczmy jak Sky się przebierze. Wrota się tam knęły. Gwiezdne. Tak, wrota Mordoru. Ale jak schodziłeś, to ci się hełm zaczął otwierać, wiesz? Ej, no twój się dużo nie zmienił. Ale no. Bullshit. Nie ma nic innego. Czyli ty już miałeś ten Eva Suit jakby? Być może. No i oba w sumie twój podstawowy to mógłby być ten zwykły też, nie? No. Kurde, no to lipa, no. Ja tu liczę, że zobaczymy jakiś extreme home makeover, a tu... To dupa. Mamy iść w lewo? Okej, okay, czy idziemy zobaczyć, to jest na wprost. No, wszystko pozamykane. Kineza. Czekaj, bo tu gada. Kto? Ze mną. Kto? Jakiś koleś. Nie pamiętam jak on ma. A, czyli ty masz fazę, okej. Okay. Ty masz fazę księżyca, ja ich nie widzę. Że to co było 200 lat temu może wrócić i że mamy uważać, bo to już niedługo. Aha, czyli znowu zacznie się to co było wcześniej pewnie. A no ekstra, no i ty masz fazę, ja ich nie widzę. A i grawitacja. Dobra. Dobrze, teraz tylko pytanie gdzie mamy iść. W sumie nie wiem. Aha, tam. B. 200 metrów. Do you guys hear this? My rig's picking up some kind of looping message. It sounds encrypted. It's coming from the research vessel CMS Greeley. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it, Santos. Isaac out. O, ciekawie. Dobra, już jestem tu, a ty gdzie jesteś? Ja też. Dobra. Przeszukaj Greeley. Czy co mamy zrobić? O, tlen można wtedy na pewno. Tak, tak, ale jeszcze nie napełnia, bo nie wiem, czy on jest limitowany, czy nie. Limitowana edycja. Limit edition. Ej, no ty się śmiesz, ale... Dobra, weszłem. To ja nie mogę. A, dobra, teraz dopiero mogę. Tutaj już nie trzeba tlen. Nie zastanawiam się, co się tu zaczyna działać, ale spoko. CMS Ruankę. A, gdzie idziemy? Nie, my mamy iść na Terranowa. No, to dawaj. Confirm travel? Tak. Ty coś za mnie widzisz w ogóle? Widzę tylko... Ja, za mną też jest za tym siedzeniem, jest też monitor.
Ale monitor, ale nie szyba, nie? Nie widzisz tego, co... Widzę szybę tutaj, wszystko krajobraz. A. Następny razem tu musisz wsiąść z przodu. Dobra. No, fajny pattern. To jest w sumie zastąpienie tej. Z Ishimury z jedynki tej kolei, nie? No. No oczywiście pewnie do jakiegoś doku, nie? Się wpakujemy. No jasne. Oczywiście nieważne, że mutanty, wszystko, ale doki zostały niezniszczone, nie? Logika Dead Space'a. Okej. Okay. Exit. No oxygen. A jak ja mam wyjść? F. Aaaa. A mi nie pokazywało nawet, że mam, na którym mam gdzieś. Only that the shuttle was decommissioned. They were going to pop it out. Great, so basically nobody knows? There must be more detailed shipping records somewhere. I'll take a look around the ship. Okej, okay, czyli fajnie. Statek miał zostać pocięty, ale nikt nic o tym dokładnie nie wiedział, tak? No. Nieźle. O, kolejna część. Heavy stand frame. O. Standardowa ramka, wytrzymała. Czyli to jest ta trzecia od dołu. Trzecia. No. Od najlepszych, które do tej pory mamy. Mm. Dobra, pamiętaj, osłaniamy się teraz, żebyśmy nie padli jak szmaty. O, tu kolej, tu jest jakiś automat. Znowu z tym skafandrem. A, bo może to był skafander do tego, do podróżowania. To może ten skafander to jest do podróżowania bardziej. Nie, kombinezon Ewa jest. A masz inny kombinezon? Nie. I tylko Rick mogę ulepszyć, ale to ja nic nie mam, to potem. Czekaj, my to, ja to sprawdzę jeszcze raz u siebie. Change suit. No ja mam special force suit jeszcze. Wiesz co, to ja wezmę ten special force jednak, bo nie wiem, pewnie się w nim czuję. Dobra. I znowu zawierają się wrota. Tak. Jak to ktoś kiedyś powiedział, ze żyjafę, tak? Zwarły się japy tych... Nie, no pewnie się w tym kombinezonie czuję, on wygląda bardziej pakernie. Okej. Okay. Nie wiem, on mi się bardziej podoba. Czekaj, back, a teraz tylko tak, upgrade rig, czy upgrade na rigu mi został? Tak. Czyli mit potwierdzony, zmiany na rigu się nie zmieniają, jeżeli zmieniamy kombinezon. Tak. Czyli dobrze. Nie, no zobacz, tutaj ta maska jest genialna. Zobacz, ze względu chociażby na tą maskę, ja muszę nosić, kurczę, ten kombinezon. A. Złota zasada. Wchodzisz do windy, mnie przygotowanego shotguna. O, tu, tak. tu możemy wybrać piętro. No to na które jedziemy? Na drugie tylko możemy. Aha. Ale jest jeszcze trzecie, czyli będziemy w tej lokacji trochę dłużej chyba siedzieli czasu. To tak jak w jedynce tam była. Chociażby w tej zielarni, nie? No. To była dwójka. Jedynka. W jedynce była zielarni. Tak na alfa. I? Czyli w sumie walimy jakby nas było czterech. Tak. Ja sobie chyba przygarnę. W sumie... Jezus Maria, ty dobra. Te zamykania się tych airlocków normalnie, aż mi się wąs jeży. Power reserves are on standby. Cargo functions are offline. O, trochę więcej okay. tego. Mutagenu. Ty, radio. Ship recorder on. All hands standby for deceleration. Okay, Edwards, on your mark. Roger that, Val. You will address me as commander while we're on the bridge. You got it, darling. Retro thrusters engaged. Woo! Easy now. The love boat has arrived. I'd like to thank y'all for flying the Terra Nova. Welcome to the ass end of the universe. Okay, everyone, time to shake the lead out. Sikowski, hail Admiral Graves. Kettle, report to Cradle Ops. This is your show now. Let's deploy the ships. Recording off. Aha, czyli oni Sikowski, jakby... Sikowski. Tak, Sikowski. Ale wygląda na to, że oni podzielili to. No. I ogólnie kolejny artefakt podniosłem przez przypadek. Właśnie widziałem. O, obwód ulepszenia znalazłem. Szybko strzelnąć znowu. No i dobrze. O, lok tekstowy. Aha, to tekstowy to ty podniosłeś, ja nie widzę. Tutaj czekaj. Jest. Initiate bypass?
Kurwa, nie lubię takich napisów. Jedyna gra, w której nie lubię takich napisów, tak naprawdę. W sumie to teraz gdzie? Tutaj. Gdzie? W sumie musimy się udać. Czekaj. Gdzieś tu mi z tym bypassem pewnie musimy się pobawić. Tutaj musimy dać te zamknięte drzwi. Słuchaj, hakowanie jak z dwójki. Aha, no to haku. Nie? Tak. Okej, drugie. Trzecie. Minimalnie mi wyszło. Isaac here. It looks like our shuttle's in the aft section of the ship. I'm updating our locators now. Okay, just tell me it'll get us to the nearest shipping lane. If we can get it spaceworthy again. Judging from the diagnostic, it's a real piece of shit. We can get it to work, can't we? We're swimming in a sea of spare parts. I can get it to fly. Yeah, sure. We'll make this work. Okay, a ja jeszcze chciałbym pokazać ten log, ten dziennik, co przed chwilą zebrałem. Jasne, pokaż, pokaż. Czekaj, to ja też go odpalę. Tylko MPS, który to był? Database? Właśnie szukam, wiesz? Spaceman transfer? Czy keep on tracking? Ship recorder on. All hands stand by for deceleration. No, to jest rozdział 5. To było chyba... Zwrócenie okazu? Nie. Pierwszy chyba. Oj. Nie, no to jest ten, 5. No 5 teraz jest. To będzie ten Spaceman transfer. I'd like to thank y'all for flying the Terra Nova. No. Welcome to the ass end of the universe. Okay, everyone, time to shake the lab. Przez przypadek odpaliłem ten drugi. Sikowski. Hail Admiral Gray. Sikowski. Kettle, report to Cradle. Dobra. Będziecie ludzie chcieli to przeczytacie. Let's deploy the ships. Recording off. Ogólnie tu zwłoki już leżą na drzwiach. No właśnie widzę. I to mnie niepokoi. Idzie. Jakby co staza i walimy. No ja mam jakby co 3 zapasowe stazy ze sobą. Dobra, idziemy dalej. Za nami jest vent jakby co. No spoko. Dobrze wiedzieć. O, złom. Przyda się. Spoko. Jakie gówno, ja przez to wystrzeliłem. Nawet nie wiem kiedy. Zobacz. Stara gra. Przestraszyłem. No. Nas dwa kurde stare konie. O Boże, dobra. Mniejsza, idziemy na dół. Dobra, to muszę poczekać, zejdziesz, bo mnie blokuje. Ale słychać, jak cała konstrukcja statku pracuje. Dźwięki naprawdę mają cudownie zrobione. No. Dobra, mamy przejście, czyli coś zaraz pewnie przeleci. Cofnij. Lewa. No, słyszę właśnie. Kurde, to jest zejście na dół. Ogólnie jesteśmy w sekcji cargo. Wow! Systemy hydrauliczne znalazłem ogólnie. A, ja myślałem, że tam... Dobra. Dobra, poszły. Ja to ogólnie znalazłem systemy hydrauliczne. Jeszcze jeden. Dobra, patrz. Jezus Maria. Ej, spójrz tu. Co mam spójrz? Ten jeden dycha. A przynajmniej usiłuje biec. Ej, no serio, on dalej biga. A może się po prostu zbagował. No to na pewno, ale... Dobra, nieważne. Apteczki tu są jak chcesz, średnie. Już to jest przykre, zabij to, a to dalej będzie żyć. Słyszysz, jak to przebiera nogami? Słyszę. Aha, spoko. Dziękuję.
O, z tyły za mną, o kurwa. O, ben. Ty mówisz tyły, ja w tym momencie dostaję bańskie od tego o siebie tu. Dobra, on uciekł. A tu u góry tam zagarnąłeś tego? Tak. Jeszcze jeden. No to jest ten pewnie. Dobra, ukręciło mu łeb. Jezu, to było szybkie. Leather blocker by partner. Okej, chyba wszystko. Wszystko. O, było fajnie. No. Ale patrz, teraz jak już mam trochę lepszy sprzęt, to już takiego zagrożenia też nie robią, nie? No nie. Partner need more space. Co? Nie wrzuciłeś rzeczy do banku, jak tam jakieś ci zostały? Wrzucałem, ale ja w międzyczasie podbierałem. Dobra. Tyły! Ej, ty słuchaj, wiesz co? Ta piła plazmowa to jest jak strzelba. O, okay, przewodniki. Tak, przewodniki? Tak. No ja dostałem apteczkę z tego. Ty, to może to jest randomowy loot i dlatego ja miałem tyle apteczek na początku. A nic mówiłem. Innego. Mówiłem, że to jest randomowo prawdopodobnie. Zobacz tutaj. Widzisz to, nie? Otwarta przestrzeń duża. No to tu będzie niezła zajadka. Tu będzie boss fight. O. Wow. An old scavenger bot. This will come in handy. O, zbieracz tłumu. No. Przyda się. Ej, ale on mi się doczepił do łapy. No, tobie. Trójeczka, żeby... Czekaj. Trójeczka to jest... No, malutki! Śmigaj. Jaki fajny. No. On będzie nas zbierał, dobra. Ej, no już go lubię. Chyba tylko tobie będzie zbierał, mi się zdaje. Ej, no nie wiem, ale słodki. Jak mi jakiś, nie wiem, pedał go zje, no to normalnie zastrzelę. Ożywię i potem drugi raz zastrzelę. Pewnie do góry, nie? No. No nie wiem, bo... Potem, jest, wiedziałem. Ale jest ten, dobra. O, drugi. Wow, rozwaliło mnie. Coś wysadziliśmy i chyba ja wysadziłem, sorry. Oni tak za szybko, tak szybko by mnie rozwalili. A no, tutaj jest taki fajny coś nazywa ten. A ty czekaj, to zrobimy taki myk. Niech on się... O. No, szybko zdzieliło go, ale tyły mam. No ja to też tylko jednego, nie? Wow, ta broń naprawdę stała się zabójcza. Na początku to ona była bardzo słaba, a teraz? Ale który ten karabinek? No. No, ten karabinek teraz... To jest pewnie jak z każdą bronią, nie? W uniwersum Dead Space'a. Ej, ja też mam tego robocika. A ja już go nie mam. Popsuł mi się. Jak się go wysyła? Lewy przycisk myszy. Używasz go jak broni. Za tobą coś jest. A przynajmniej... Za mną? No, słyszałem, że coś wyszło. Tylko nie wiem, czy... Nie. Aha, to znaczy, że mi zaraz wyskoczy coś. Gdzieś ty w las, tak tam do góry. Idę do ciebie. Wchodzę już do góry. Dzięki. Spoko. Nie wiem, coś do niego miał, ale... Z buta. Nie, to tak jak mi ten... Znajomy właśnie mówił, co mi opowiadał o Dead Space'ie. Wszystkie zwłoki, jakie leżą, walną nich. Na pewno wstaną. Tak. O, benchmark. O! Nie lubię tego! Co to jest? One obsiadują cię potem. To jest jedynki one są. Wypierdzielaj! Czekaj, staza. Dobra. Ale wiesz co, to akurat one nie są takie złe. One są złe, tylko jak ich naprawdę masa leci, nie? No, ja w jedynce nieraz kurde miałem z nich. One były wredne, ale były jeszcze te gówna, co je wypuszczały, nie?
No. Okej, okay. Trzy rzeczy oddane, czyli trochę miejsca w ekwipunku. Silnik hydrauliczny, wytrzymała standardowa ramka i szybkostrzelne. Dobra. Ja sobie szybkostrzelne dorzucę do piły. A ja sobie dorzucę jeszcze do tego. Dobrze. I w takim razie lecimy dalej. Szybkostrzelność tu. Okej, okay. I jeszcze miałem coś. Tutaj. Text lock. O, znalazłem text lock kolejny. Czekaj, wezmę go do przeczytania. Nie. Scavenger bot. A, deployed. I on powróci za 6 minut. Fajnie. Wow, ale ty broń zrobiłem. A co dodałeś do niej? Wytrzymało standardową rankę. I... O, ten text lock, tutaj, co tutaj jest, to jest do Sekowskiego. Jest mała spina z Kaufmanem na temat tego, że były przeciaki. Aha. Tak w skrócie. O, nie, sorry. Spoko. Na co tutaj dodać do tej broni jeszcze? Zaraz, zaraz ci pokażę. Czekaj, to może ja też mogę coś dorzucić? Weapon crafting. Czy ja mogę dodać tu inną kolbę? Aha, mogę, ale to mi popsuje tą broń. Default tip. Craft new. Ja bym chciał taki, co by mi damage podniósł. Ale brakuje mi scrap metali. Mhm. Attachment. No attachment. Mogę jakiś zrobić? Safety guard, o Boże. Scope. Ja chcę do tego scope. Ja chcę sobie zrobić lunetę do tego główienka mojego małego. I tyle. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Ja się jeszcze wychiluję. Bo mogę. Sorry. A to? Wow! Co, ty masz piłę do tego? Silnik elektryczny jakiś dodałem i te, i to będzie tak napierdzielać. Ale co to jest w ogóle? To jest pistolet? Czekaj, to nie wiem, jak to się nazywa w sumie. Ja zobaczę. Ale to jest nowa broń ogólnie, widzę. Nie, a przerobiłem tą tak jak ty miałeś wtedy. Dwulaserowa. Jezus Maria. Tu mnie to... Wiesz co? Przypomniał mi się Metal Gear Solid i te ziomki spią z przodu. Zobaczę, jak to będzie działać. Jeżeli w następnym benchmarku to zdemontuję. No to masz. No teraz to nie jest potrzebne. Kurde, wypierdzielać. To najlepiej iść i tupać na to. No. Ciężki wód na wszystko dobrze pomoże. A. A no, tu inne drzwi, tak. A ty też możesz, nie? No wiem, że mogę. O, o tych mówiłem. Dobra. Czekaj, tego to lepiej... Kolejni. Kolejni znajomi. Czy mi się zdawało, że te zwłoki po prawej się ruszyły? No. Pocieszę cię, skończyła mi się amunicja. Dobra, to ja ich będę tutaj. Próbował. Ale spokojnie, mam jeszcze to drugie. Ustrojstwo, którego nie umiem używać. Na razie ta broń tak średnio mi się da. O kurde. Odrzuciłem go trochę. Dobra, dzięki. Ja potrzebuję amunicji, bez amunicji. O, można rechargować stazę. Co ty tam strzelasz? A! A czemu nie mówię, że to było? Ja go nie widziałem. Serio, ja tak patrzę, nad czym ty tam się tak znęcasz. Ale ta broń tylko tak w sumie odpycha bardziej. Bro, a tu ma ten, jakiś ten, nie zauważyłem nawet. Tu ma jakiś miecz. Miecz, zobacz. No ja wiem, że masz. W sumie zobacz, jak to na wkrótce.
Hey, Jedi! Ty mi pomóż! Rozumiem, że masz fajną zabawkę. No serio, nie trafił w niego 3 razy. Okay. Dobra. Jezus Maria, jaki miałem cela. Dobrze, braki w amunicji, czyli zaczyna się to, co lubię w Dead Space'ie. Tutaj jest skrytka. Dobra, reload. O, przeładowanie i obrażenia. O, ten mod już jest ładny. No. Naprawdę ładny. Jak będzie następny benchmark, to zmieniam. Czekaj, Terra Nova Transservice. Tak, zawołajmy pociąg. Warning. Tram collision detected. Please report to cradle operations to remove the obstruction. Odblokuj kolej. Kurwa. Już się cieszę. A, kończymy odcinek ogólnie. Cradle lab should be nearby. You can see the tracks from there. Thanks, Buckle. I'll check it out. Okej. Także dzięki wam za uwagę. Dobra, nie będzie na to się. Dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się. Hej. Hej.